Siemka, z tej strony Prosołt i witam was w kolejnym odcinku z Lucky Style na PlayStation VR. Jak sobie pamiętacie, robiliśmy sobie poziom Craggy Canyon. Zaczynamy sobie teraz chapter 4, Go with the Flow, czyli iść razem z rytmem. Lucky zbliżał się coraz bardziej, ale ten wulkan, czy ta góra może bardziej, zaczęła śpiewać. Chyba singi. Wściekły wulkan stał mu na drodze i erupcje bardzo mu przeszkadzały. Zaczynamy, Magma Mambo. Ciekawe, co dla nas tutaj szykują za piekło. Wow. No, to może być niezły level. Ale i tak tu jest ładnie. Dupa. Wow. Jak myślicie, gdzie tu może być prezent? Dobra. No i dupa, ty. Jakie mam to zdobyć? Dobra. Ała. Hmm.
Oj, to nie będzie zbyt ciekawa czasówka, ja już to widzę. Oj, nie będzie. Jak dojdę tutaj, to będzie jakiś cud. Są 3 checkpointy aktualnie. Mam nadzieję, że może będzie chociaż dużo czasu, czy coś. Boże, tam jest dopiero koniec levela. Dobra. Pere. Perem. Ała! Ale żem dostał tym w dupę. A teraz ściąłem normalnie jak... jak profesjonalista! To był checkpoint. To są nie przede mną. No weź się odwal, ty cwaniaku. Dobra, nie walnął mnie. Nieważne. No i jak? Ważne, że tu jest checkpoint. Mnie to już nie obchodzi. Ej, może tam dalej nie będę musiał iść, jak tutaj jest taki ten... duży boss. Czy coś. Albo on po prostu zniknie prędzej. Tak przeczuwam, że bardziej to... Ty, co ja mam tu zrobić? Mam ją zniszczyć do końca. Nie no, ten poziom jest przesadzony. Tam dopiero jest koniec. Dobra, z tego poziomu pewnie nie zobaczycie Time Triala. Jeszcze przez tunele trzeba przechodzić. Co jeszcze? Jest! Jak mi się udało. Tam była dźwignia jeszcze na ścianie. Nie dojrzałem jej za pierwszym razem. Ty, ale... co jest z tym nie tak? Halo? Bo tu się jeszcze wzięło. Dobra. Niech będzie. Dobra, ja już czuję w sobie ten wewnętrzny płacz, jak będę przechodzić ten poziom. Dobra. Dobra.
10 minut mi zajęło. Chyba dwa razy sfailowałem tylko. I mam prezencik. Ember. Ember chciałby smażyć kruasanty. 2 minuty i 5 sekund. Nie widzę tego. No tak, jeszcze tutaj sobie przeskakiwać. Tak, pewnie. Bo ja będę miał na to cierpliwość, naprawdę. Już to widzę. Powie mi ktoś, jaki jest sens ustawiania tych pieprzonych klejnotów na tych posągach? Bo ja trochę nie rozumiem. O nie no, idziesz do domu, Lucky, naprawdę, mam ci dosyć. Nie to, że muszę ominąć płomień, to jeszcze muszę skoczyć na ten posąg, który generuje w ogóle ten płomień. Jestem ciekaw, do jakiego momentu będzie trwać ten poziom. Bo jeśli do samego końca, to jest chyba jakiś żart. Oczywiście mój pies. O, dobra, nie muszę przechodzić tamtego. No, to i tak nie będzie to, czego ja oczekuję. A nie wiem, czy czasami nie będzie srebra.
A to już jest coś. 2,5. 2 minuty i 5 sekund. Tak. Mhm. To jest właśnie złoto. Nie poszło mi tak źle, szczerze mówiąc. Ale gdyby mnie nie trafili dwa razy, mógłbym mieć lepszy czas. Dobra, słuchajcie. Ja zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, udało się zdobyć złoto. Uff, całe szczęście. Czerwone monety i kończymy. Trochę mi się z tym zeszło, ale szczerze mówiąc, przy tych pierwszych time trialach dalej uważam, że było najgorzej. Naprawdę, masakra to była. O, a nie, już się chciałem cofać. I tu kolejna moneta. Howdy! Do wody. No widzę, że tu nieźle są poukrywane. Tu nie było? Aż dziwne. No widzę, że ten krab ma. Dobra. O, tutaj kolejna moneta była. Trzeba być tu naprawdę uważnym. Dobra, ale tak szczerze to mogę sobie tutaj pójść. W ogóle nie zauważyłem też tej monety nawet. Była pod takim kątem praktycznie niezauważalnym. Auć. O, tutaj się jeszcze schowała monetka. Tylko poczekajmy chwilę. O, niech to przejdzie. No i tak jakoś w połowie już jesteśmy, bo mamy 13 tych monet. O, mamy 14 nawet. Super.
Dobra, muszę sprawdzić, czy tutaj się nie ukrywa jakaś moneta. Nie. Jeszcze raz się obejrzę. Dobra. 16 już moneta. Nara. Nara. Nie miałem szans. Ej, patrzcie, tam jest dribble. Siema. Się na nas patrzy. No przecież to zniszczyłem! No i ja teraz idę z jednym sercem na tego bossa, no. Nie polecam. Jakoś się udało. Byleby niczym nie dostać, Imo. Poczekajcie. 18:50 dopiero. Może nagram jeszcze jeden odcinek, jak się jakoś wyrobię sensownie. Ile mam? Dwa, jeszcze 5. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy ja czasami nie będę musiał przychodzić tamtego dodatkowego levela. Tam będzie jeszcze moneta. Tu będzie kolejna. Nie wiem, czy czasami tam u góry nie będzie. Tam, gdzie był pucharek za time triala. Bo tak to widzę, że jest 5 tutaj. No oczywiście, że przeniesie nas w tą beznadziejną... ten beznadziejny bonusowy level. No i fajen. O, tutaj jest moneta. Jedna. Druga jest właśnie tu. Kurde.
A tu nie ma jakiejś wesołej monetki czy coś. No proszę was, ja myślałem, że tutaj na górze była. Tu nie ma. O matko, nie mogłem złapać oddechu, o matko. Poczekajcie, muszę się podrapać po oku. Dobra, słuchajcie, nie będę tracić czasu mojego i waszego. Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, nigdzie daleko nie muszę chodzić. Tu jest ostatnia moneta. A ja chyba tam przy tej lawie straciłem chyba 4 albo 3 życia. Niepotrzebnie. No i dobra, następny nasz poziom to Time Worn Temple. Będzie ciemno, ale ładnie. Przynajmniej. Boże. Zapomniałem, że istnieje coś takiego jak zachód słońca. Że w ogóle słońce istnieje przez tą zimę. Dobra. Czy ja otworzyłem prezent? Tak, otworzyłem. No i zostały nam 3 poziomy do końca gry. Tak więc spoko. Coraz bliżej końca. Wszystkie na razie czerwone monety oraz wszystkie time triale mamy na złoto. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Lucky's Tale na PlayStation VR.